Spotkania, konsultacje, praca indywidualna z klientami, może z pacjentami, studentami, rodzicami naszych uczniów czy z naszymi podopiecznymi. Praca jeden na jeden na teamsach. Wszystko jest dobrze, tylko jak się na te spotkania umówić? Jak sprawić, żeby osoba, z którą się chcemy spotkać, sama sobie zarezerwowała godzinę, która nam będzie pasować? O ileż czasu tracimy na to, żeby się dzwonić, zmailować? Pasuje pani ta godzina, może tamta, przesuńmy, a może tego dnia, może innego dnia. No i teraz, w jaki sposób mieć to z głowy, czyli jak sprawić, żeby system sam to dla nas zrobił? To znaczy, żeby osoba, z którą chcemy się spotkać, dostała link, kliknęła i po prostu zarezerwowała w naszym kalendarzu spotkanie, a my potem tylko w swoim kalendarzu klikamy w momencie spotkania i wchodzimy na. Spotkanie Teamsowe. O tym dzisiaj powiem, czyli o aplikacji Microsoft Bookings, a nazywam się Bernard Fruga. Więcej o mnie znajdziesz na stronie fruga.net. A to, co mamy w tle tutaj, to jest właśnie ekran, kalendarz, który dostaje osoba, która ma się ze mną spotkać, po kliknięciu w link. Zobaczmy, jak to wygląda krok po kroku od strony osoby, która rezerwuje sobie spotkanie, ale także od strony naszej, czyli od strony tego, który wysyła. Otóż spójrz, tutaj mamy maila. Osoba, która ma się z nami spotkać, otrzymała maila z linkiem rezerwacji. Tak? Co się dzieje? No osoba kliknie link rezerwacji i jest przenoszona na stronę, gdzie jest informacja o tym, kiedy jesteśmy dostępni. No to spogląda wtorek. Tak? O, powiedzmy, ta godzina będzie odpowiednią godziną na to spotkanie, które ma się odbyć. Potrzeba tu jeszcze uzupełnić trochę informacji formalnych. Powiedzmy, będzie to pani Anna Kowalska, która się spotyka. Potrzeba jeszcze, żeby pani Anna Kowalska wpisała tutaj swojego maila. Więc wpisuje tutaj swojego maila, na którego za chwilę otrzyma potwierdzenie tej rezerwacji, którą zrobiła mail został wpisany, no i w tym momencie klika rezerwuj. Trwa wykonywanie operacji, no i jest tutaj podziękowanie za skorzystanie z usług, z usług rezerwacyjnych. Jeżeli pani Ania Kowalska wróci do swojej skrzynki mailowej i sprawdzi wiadomości, to po chwili dotrzyma informację o tym, że ma umówione spotkanie, że ma umówione spotkanie ze mną, czyli z Bernardem Frugą. I będzie to spotkanie mogła sobie umieścić w swoim kalendarzu. Równie dobrze ten link, który został wysłany do pani Anny Kowalskiej, można było umieścić na przykład na stronie internetowej albo na stronie facebookowej, i stamtąd po prostu ta osoba mogła sobie kliknąć i wejść dokładnie w to samo miejsce. W momencie, gdy już otrzymała potwierdzenie, no to ma informację o tym, że konsultacja, którą sobie wybrała, jest o godzinie 13:20 we wtorek. 20 grudnia i od razu w tym mailu ma informację o tym, żeby dołączyć do umówionego spotkania. Czyli w momencie, gdy nastąpi już godzina 13.20 22 grudnia, Pani Ania po prostu kliknie ten link, znajdzie się w Teamsach. Co więcej, na wszelki wypadek, żeby nie zapomnieć o tym spotkaniu, Pani Ania może po prostu tutaj kliknąć opcję dopisać do kalendarza i w jej kalendarzu google'owym to spotkanie się pojawi. Czyli inaczej mówiąc, będzie mogła na to spotkanie wejść bezpośrednio do swojego kalendarza google'owego. To tak, jeśli chodzi o to, jak to wygląda ze strony naszego podopiecznego, pacjenta, klienta, który rezerwuje sobie z nami spotkanie. A teraz prawdopodobnie to, co ciebie szczególnie interesuje, ale jak to działa z drugiej strony. Tak? Co ja widzę jako osoba, która korzysta z bookings i z Teamsów. No, to ja w tym momencie spoglądam na mój kalendarz Teamsowy. Przechodzę na dzień 22 grudnia, czyli wtedy, gdy była zrobiona rezerwacja przez panią Anię. Oczywiście dostałem też maila z informacją, że jest to rezerwacja, ale w moim kalendarzu Teamsowym spo, spójrz, jest pisana informacja, że we wtorek mam 15-minutową 15, 15 konsultację z panią Anią Kowalską. Jeżeli kliknie ten link. Mogę dołączyć do tego spotkania na Teamsach, czyli ja tutaj mam link do łączenia do tego spotkania na Teamsach. Pani Ania też dostała link do łączenia do spotkania na Teamsach. Będziemy na tym, na tym spotkaniu. Tutaj oczywiście mogę też zobaczyć szczegóły tego spotkania. Może zauważyłaś ciekawostkę, że pani Ania umówiła się na spotkanie na 13.20, a u mnie w kalendarzu to spotkanie jest o 13.15. Otóż tak mam ustawiony mój harmonogram spotkań, żeby zarezerwować 5 minut przed spotkaniem i 5 minut po spotkaniu. W związku z tym w moim kalendarzu jest zajęty czas od 13.15 do 13.40, mimo że pani Ania ma tylko spotkanie od 13.20 do 13.35. I to można powiedzieć wszystko o stronie takiej operacyjnej, czyli jak już ten link jest gotowy, jak nasza partnerka biznesowa, podopieczna, pacjentka, klientka kliknęła. I dostała ten link, mamy ten link, wszystko po prostu sobie już działa normalnie jak na Teamsach. Ale spójrzmy jeszcze na chwilę, co musieliśmy zrobić wcześniej, nim te spotkania zostały skonfigurowane i jak to wygląda od strony aplikacji Microsoft Bookings. Aplikację Bookings znajdziesz w swoim panelu Microsoft 365 pod warunkiem, że ta aplikacja jest w Twojej licencji, a będzie w momencie, gdy masz licencję biznesową Standard, Professional, czy edukacyjną A3, A5. Bookings się nie znajduje w tych podstawowych pakietach licencyjnych, czyli edukacyjnym A1 i w tym podstawowym biznesowym. Natomiast wszystkich pozostałych znajdziesz Bookings. I teraz w momencie, gdy klikasz sobie aplikację Bookings, ona Cię wita, jak dobry wieczór, Bernard Fruga, mamy tutaj stronę główną, i w moim przypadku mamy tutaj, jak klikniemy typ umówionego spotkania, rozmaite spotkania i między innymi już mamy skonfigurowane, bo ja używam tej aplikacji, ale zaraz pokażemy, jak ty możesz skonfigurować, ten typ spotkania, który wybrała pani Ania Nowak, czyli wtorek, 15-minutowa konsultacja. Zobaczmy, co tam widać w tej konfiguracji, tej 15-minutowej konfiguracji. Widać ten tytuł, prawda, wtorek, 15 minut konsultacji, yy, czas 15 minut, gdy przewiniemy sobie dolną część ekranu, to zobaczymy, że tego typu konsultacja jest dostępna we wtorki między godziną 8 a 19. Aczkolwiek pani Ania, która się tam umawiała na spotkanie, nie widziała dostępności przez cały dzień od 8 do 19. Widziała tylko w tych godzinach, w których inne spotkania. Nie odbywały się na moich Teamsach, czy które w ogóle nie były na moim kalendarzu outlookowym. Także tu, oczywiście, ten kalendarz Bookings jest synchronizowany z moim standardowym kalendarzem. Mówiłem ci też o tym, że miałem taki 5-minutowy bufor przed spotkaniem i po spotkaniu. Więc jeżeli tutaj sobie spojrzymy na górę, to zobaczysz, że jest informacja, że zapas czasu, który może być rezerwowany przez klientów, ten zapas jest włączony i tutaj przed spotkaniem 0 godzin 5 minut po spotkaniu 0 godzin 5 minut. Czyli w ten sposób system zapewnia, że 5 minut przed i po będę miał w moim kalendarzu zapewniony taki bufor na spotkanie z klientką. I tutaj na samej górze mamy właśnie ten link, który wysłałem do pani Ani. To jest ten link, który pani Ania kliknęła, żeby się spotkać, żeby zarezerwować spotkanie. Także tak wygląda strona konfiguracyjna. Natomiast wróćmy tutaj na sam początek, wróćmy na stronę główną i skonfigurujmy nowe spotkanie. Tak jak ty będziesz to miała, będziesz to miała w momencie, gdy podłączysz się do systemu i na razie żadnego spotkania nie będzie. Czyli wchodzisz na typ mówionego spotkania i tutaj dodajesz typ spotkania. Nazwiemy to na przykład konsultację. Konsultacje. Kon -sul -tacje, tak? Możesz opisać e, informacje te, które klient, czy student, czy podopieczny znajdzie, a możesz pozostawić tak, jak jest. To, co jest ważne, tutaj możesz zaznaczyć, że będzie to spotkanie online. I tylko wtedy, jeżeli to uruchomisz, to w sposób automatyczny będzie generowany link na Teamsach. To, co widziałaś w moim przykładzie, że pani Ania dostała link do spotkania Teamsowego i w moim kalendarzu ten link też się znalazł, dlatego, że w moim spotkaniu tutaj ten, to pole było zaznaczone, czyli dodaj spotkanie online. Domyślnie system proponuje, że to spotkanie będzie trwało jedną godzinę. Powiedzmy, że twoja konsultacja będzie trwała 45 minut. Czyli zmieniamy te ustawienia na 45 minut. I można powiedzieć, że resztę pozostawiamy tak, jak jest. No bo w momencie, gdy teraz klikniesz zapisz, to ta konsultacja już będzie czynna, aczkolwiek może się okazać, że masz ochotę jednak tutaj parę innych opcji też poustawiać. Zapas czasu, który nie może być rezerwowany. Przez klienta. Włączmy to. I w Twoim przypadku ten zapas nawet będzie większy. 15 minut przed spotkaniem i 25 minut po spotkaniu. Potrzebujesz więcej zapasu, bo zdajesz sobie sprawę, że te konsultacje 45-minutowe w Twoim przypadku czasami przeciągają się na dłuższe, na dłuższe spotkanie, dłuższe niż godzinne. Czy chcesz zapewnić klientom możliwość zarządzania terminami, które zostały zarezerwowane przez Ciebie lub Twój personal w ich imieniu? Czyli żeby oni mogli anulować, zmienić, jeżeli to ty dla nich termin wybrałaś, wybrałeś. Zostawmy, nie będziemy tego zmieniać. Maksymalna liczba uczestników, jeżeli to są na przykład jakieś spotkania grupowe, czyli masz konsultacje z grupami studentów czy z grupami współpracowników, możesz zaznaczyć, ile osób może się dopisać do danego spotkania. Tutaj domyślnie jest to jedna osoba. Nie ustawiono ceny. W przypadku mojego spotkania, mojego linku też cena nie była ustawiona, ale możesz ustawić. Możesz powiedzieć, dobrze, ustawiam cenę za godzinę, ponieważ będzie to wystawione na jakimś portalu. Na którym po prostu klienci będą się umawiać na spotkanie, możesz ustawić po prostu, jaka cena będzie widoczna dla tego spotkania. Pomijmy tutaj niestandardowe pola, natomiast przejdźmy sobie już tutaj na sam dół, żeby zobaczyć opcję dostępności. Czyli jeżeli mówimy, będziemy tutaj mieć dostępność w takie dni, w jakie ta osoba, z którą chcesz tutaj pracować, ma być dostępna. I czyli używasz takich domyślnych zasad planowania, albo mówisz nie, ja w tym momencie wyłączam te domyślne standardowe zasady i chcę zrobić to w sposób niestandardowy. Czyli na przykład ustawiam dostępność tylko w wybranym cyklu tygodniowym. Nie mam konsultacji każdego dnia. Konsultacje mam na przykład tylko we wtorki i w piątki. Co więcej, te konsultacje są tylko w godzinach od na przykład godziny 12.45 do godziny 16.45 we wtorek, a w piątek od 8 do 16.30. Czyli wybieram te godziny, w tych godzinach będą możliwe konsultacje, które tutaj działają. Jeżeli jest więcej osób w waszym zespole. No to możesz wybrać tego pracownika, tą osobę, która będzie do danej konsultacji przypisana. No i zapisujesz, zapisujesz. No i w tym momencie konsultacja, którą właśnie stworzyłaś, została stworzona. 45-minutowa, domyślna cena za godzinę, przypisany pracownik, który tutaj będzie tą konsultację świadczył. Jeżeli chcesz skopiować link, który wyślesz mailem, to po prostu zaznaczasz kopiuj. Link się tutaj. Znalazł, wklejasz go do maila, wysyłasz, a ciąg dalszy procesu już widziałaś. Czyli Pani Ania klika link, rezerwuje termin, ona dostaje potwierdzenie, Ty dostajesz potwierdzenie i spotykacie się na Teamsach. Także tak wygląda tutaj system rezerwacyjny. Tak tutaj wygląda system Bookings Microsoftu. Mam nadzieję, że będzie równie przydatny dla Ciebie, jak i jest przydatny dla mnie. Jest to dobre narzędzie, sprawdza się już od kilku miesięcy w mojej pracy i bardzo mi ułatwia życie, jeśli chodzi właśnie o szukanie terminów, o znajdowanie takiego miejsca w kalendarzu, które jest dobre i dla mojego klienta, i dla mnie. Wiem, że jest to przydatne dla przeróżnych użytkowników Teamsów, dla nauczycieli, dla wykładowców, trenerów, konsultantów i też tych z Was, którzy świadczą rozmaite usługi. Mam nadzieję, że ten materiał jest przydatny. Życzę wszystkiego dobrego i pogodnie pozdrawiam.